Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam was na kolejnym blogu mojego gospodarstwa. Dzisiaj, jak widzicie, spięta 30 jest z dwoma szczepami prostadziewy, przyczepą i rzutnikiem. Dziś sprzedajemy zboża, gdyż podzielimy w tym pieniądze. Zboża będą sprzedawane do hodowcy kur. Po prostu, tak, to robię. Sekundkę. No i co, odpalamy maszynę, jedziemy. Dodajmy. Gościu hoduje sobie kolej. Prosimy, czy miałbym możliwość sprzedania trochę zboża. Jak widzicie, natargamy, szczerze, nie mało, bo ponad 10,5 ton zboża. Na tym zestawie. Patrzę, że tak jeżdżę, ale sobie sprawdzam jeszcze ustawienia z tego. Mam w sobie sobie zestaw 22. Ta siódma godzina, w sumie dzisiaj lepiej. Na pewno dzisiaj przyjechałem. Biję sobie maszynę. 60 klawiar. Dlatego tak późno się nagrywam. A mało ważne. Tak, sprzedajemy zboże. Ponieważ w poprzednim odcinku mówię, mamy troszkę spraw do załatwienia. Mamy do zakupu 18,5 tony zboża. 18,5 tony wapna raz 4000. No to mi chodziło. Do tego musimy dokupić koncentraty na naszych krów, które są bardzo wymagające cenowo. Z tego co dzwoniłem, 4500 to jest minimum, powtarzam, minimum zakupu, więc patrząc na cenanie, no potrzeba nam trochę pieniędzy. Dzwonnice, uszczelniacze, wszystko na dzwonnice, to jest koszt powiedzmy 1000 zł po domowy, ale może być trochę mniej, a powiedzmy 1000 zł, ponieważ nie ma tak co przyjrzeć, powiedzmy 1 do 1, więc 1000 zł uszczelniacze, olej i tak dalej. Nie wiadomo co. Moja czerwona 60 powiedzmy wytwarzała, przerabiała właśnie na odcinku załadowania wapna. Wybaczcie też, że jest trochę tak się niewyraźnie wypowiadam i tak dalej, ale miejcie na uwagę to, że dzisiaj od godziny 4 praktycznie non stop na nogach. No i trochę jestem lekko wtrącony. Powiedzmy mało ważne. Pod tym względem. Dobra, ale patrzymy, bo ja tu widzę, że gdzieś tutaj był skup. Tam jest skup. Przepraszam, ten gospodarz. Dobra, lecimy. Zmieniam sobie na dwojezdce. Kierunku nie daję, bo i tak urzędników kierunku nie posiadam. Czekajcie. Hamulce trochę wstały. No i na ten tor na swoje robi. Tak, robimy sobie tak, podjedziemy. I tak zrobili, żeby tu miał jakieś ręce i nogi. I to zarabiamy pieniążki. Wspomniane pieniądze jest pszenica i jęczmień do sprzedania. Na razie więcej jęczmienia nie sprzedaję, bo nie wiem, jak finalnie wyjdę. No, jest sierpień. Ale jeśli mnie pieniądze są potrzebne, no to nie mogę tracić czasu na to, żeby poszło kombinować pieniądze na pewno na lewo. Będę sprzedać trochę tego zboża i po prostu zrobić 30. No 16 tysięcy. Jak wspomniałem, 4 tysiące za auto i będzie do zamówienia. Dodatkowo na łąkę, po łące na ściernisko po pszenicy, więc dodatkowo 4000 całkowicie wapno wychodzi. Do tego prawdopodobnie usługa łąki, ewentualnie wynajem maszyny, ciągnika z maszyną, czyli z pługiem oczywiście, to jest koszt 1500. Sporo, ale mam nadzieję, że jakoś to się uda ładnie nadrobić.
Dobra. Moje wybacz, tak jeżdżę, ale patrzę się trochę na OBS-a, trochę na to, jako tak trochę nie za bardzo jeżdżę, jak powinienem jeździć. Czyli tak, będziemy przestrząsać sobie tak. Nie przewijałem czasu, nie przyspieszałem, nie wiem, do godziny 18, coś takiego. Po prostu jeden mniej więcej taki typem, jak powinienem sobie nagrywać. Godzinowo, wiadomo, może sobie poszli czas na 31 dni. Powiedzmy, że to jest 18 sierpnia. Trochę czasu spędzimy na tym sierpniu. Chociaż inaczej. Myślę, że to jest ostatni dzień sierpnia. Myślę, że tylko przetrząsę. No i mam nadzieję, że uda mi się to odgrabić poza odcinkiem i spasować. Po prostu by was nie zanudzać tym sierpniem, bo chciałbym już paść po z czy to gnojomicą, czy to właśnie z siewami po prostu już. A trochę tych siewów jest, bo mamy dwa pola na chęć do zasiania, jęczmieniem i pszenicą. Owiec jeszcze jest niebędomej, powiedzmy, na tej, ponieważ jak powiem, nie ma jakiejś wytanie, czy ta zawa odbije mi po łące. Trzeba sobie trochę przepić. No, pojedziemy sobie przez łąkę. Zepniemy sobie może to na łące. Ewentualnie. Trochę zmieścimy sobie tempo. Pojedziemy sobie przy domu, postawimy. Zepnie na dzień dzisiejszy. Jak wspomniałem, trzydziestka jest przygotowywana do remontu. O co chodzi z tym remontem? Tu jest zdjęty. Możecie sobie wybaczyć mojej postęp na postnie. Tu jest zdjęty z tego względu. Ja chciałem trochę odciążyć trzydziestkę, żeby po prostu nie wystawała się czego. O, więc się nie zbugowało. Nie wiem czemu. Coś się pobugowało, zajebiście. Nie zwracaj się na to uwagi, bo po prostu tak musi nie raz być. 30, tutaj ta dzwonica, która właśnie na tą dzwonicę pokazuje, będzie około zdejmowane, będzie robimy dzwonica. Uszczelniacze, olej, tak dalej. Niestety, farming ma swoje kaprysy, więc musicie wyłaszyć, że tak to wychodzi. Dobra, musimy znaleźć przetrząsarkę sobie teraz. Przetrząsarka stała w którymś garaży, a teraz powiem szczerze, nie pamiętam którym. Przetrząsarka stała. Trochę widzicie, jak ktoś przygotowany to jest owiec. Mięśmień. Nie, to jest owiec. Mięśmień i pszenica. Sypana. To teraz patrzę, gdzie ja mam teraz przetrząsarkę. CUD jest odpięte, kostki oczywiście zebrane. Wszystko. Wiecie co? Możemy nie tracić czasu. No, ja sobie przygotuję i widzimy się za chwilę. Dobra, jedziemy. Przetrząsarka jest zapięta, wszystko przygotowane. Widzicie pięknie, elegancko, ślicznie. Ojej, czy to coś mi tu nie idzie z tym... nagrywaniem i tak dalej. Niestety, takie rzeczy się zdarzają. No dobra, lecimy. Nie ma co się smucić, nie ma co płakać. Przetrząsamy. Wiadomo. Widzieliśmy w poprzednim odcinku całą trawę, która była. Wiadomo, ja znowu teoretycznie po tej samej łące, która była na odcinku, ale nie zwracam tu uwagi, bo po prostu to ogarniam tak, jak mi to pasuje. Więc jeśli nagrywam na tej samej łące, no to po prostu musi być. Ładnie przetrząsa, szczerze. Czwórka przetrząsaka mogłaby być. No ale jeszcze może na tym etapie rozgrywki. Ewentualnie tego rozwoju gospodarczego. Będzie pora. Myślę, że jakaś czwóreczka na pewno tu przetrząsarka sobie wleci.
właśnie tak już łatwiej ułatwić sobie robotę. No wiadomo, tego siana będziemy dość robić dużo w naszym gospodarstwie, ponieważ te krowy naprawdę dużo jedzą, dają dużo, ale adekwatnie dużo jedzą. Więc no, będzie ciekawie. Z tym wszystkim widzę, że fowa sobie nie ustawiłem, ponieważ będę mnie przypominał, nie chce mi się teraz. Chcę ogarnąć wszystko w miarę szybko, w miarę przyzwoicie. Mogę po prostu też mieć czas na późniejsze prace, które będą zrealizowane w następnym odcinku po prostu. Widzę, że też gardło dostało nieźle dzisiaj po czapie. Dobra. Może sobie to jakoś lecimy. Nieźle. A wspomniałem w samym początku. I mamy 17900. To teoretycznie można by to zakupić. A wspomniane wapno, nasiona, także po których nie wspomniałem, muszę kupić sobie kwalifikat. Trzeba kupić kwalifikat, a nie po prostu wersję jakiegoś silnika. Kupię kwalifikat z tego, że po prostu no opłaca mi się zainwestować dość grube pieniądze w kwalifikat w porównaniu do szukania zboża, które no teoretycznie nie może być nieznanego pochodzenia. Tak, wiadomo jaka jest sytuacja teraz ogólnie na świecie, czy nawet w Unii Europejskiej. Wiadomo, my gramy na polskiej mapie, czyli gramy jako Polacy. A sytuacja wiadomo jaka jest ogólnie z Ukrainą. Więc tutaj mogłoby takiego sortu być nie wiadomo sprawa po prostu. Więc nie próbuję, nie kombinuję ze zbożem. Po prostu kupuję kwalifikat. To jest 3000 zł za tonę kwalifikatu. Ale prawdopodobnie w tym sezonie zaryzykuję zrobić to, że przeoram sobie miedzę. Przeoram sobie miedzę i prawdopodobnie zasieję sobie pszenicę. Pszenica jest ogólnie też bardzo wartościowym towarem odnośnie krów. Na koszuta właśnie teściwa, pokarm teściwy można powiedzieć. Więc wolę posunąć się do takiej właśnie rzeczy typu zasianie jednej uprawy dużej ilości. Wiadomo, w życiu realnym mało kto, nie mówię, że nikt, ale mało kto tak właśnie stosuje taki poziom ogarnięcia. Ja z tego co liczałem, wiadomo, owiec będzie po pszenicy, taki był zamysł, miało być trawa, prawdopodobnie trawa stanie w tym miejscu, w którym jest, tylko po prostu będzie przesiana, nie wiem, na skminie w dalszym ciągu, no bo wiadomo, muszę mieć to ogarnięte gdzieś w granicach września, po prostu, żeby to dawać przesiać. No i teraz kwestia, czy poświęcić kawałek pola, który był w miarę dobrym kawałkiem pod względem urodzaju, czy jednak wziąć, przeorać łąkę, po prostu zasiać z powrotem łąkę tam, gdzie właśnie ona była. Teoretycznie na szybkości, jeśli mi się udało, tak zrobić. No tak, więcej nie ma prawa nawet pomyśleć o tym, żeby nie przywalić się do tego, że po prostu była łąka, była przełana i znowu zasiana łąka, bo to też w papierach jest to samo, co właśnie było na łące, tak? Czyli jeśli była łąka, to łąka zostanie, tak? Więc tak trzeba pomyśleć pod tym względem. Jak to finalnie wyjdzie? No mam nadzieję, że jak najbardziej pozytywnie, tak? No tutaj nie mam jakiegoś porozmianu, nic z tym stylu, po prostu sieje zboża na takim, a nie innym. Wiadomo, tego reguły jest mało. To jest pierwsza dzierżawa, na której mi to ogólnie też tutaj teraz obmycie strąka. Więc tutaj też nie mam prawa zaingerować, czy to przerobienie tego limunki na pole, czy możliwe jej nawet
zapielęgnowanie, można powiedzieć, czyli typu trzęsienie, no bo też to już naszemu nierzawcy przeszkadza, tak? Że który nam będzie żarł tą ziemię, może to nie pasować. Jeśli nie możemy zrobić, wiadomo, jeśli by się przydało, znaczy inaczej, jeśli by się udało wykupić tą ziemię, to jest, no też nie ma jej pieniędzy, bo to jest blisko 70 tysięcy. No na dzień dzisiejszy, no nie ma, nie jesteśmy nawet w stanie podlecieć pod ten, pod tą kwotę pieniężną. To prawdopodobnie przez długi, długi czas. Takie mam wrażenie, że jednak no taka kwota pieniędzy, no to myślę, że dopiero na długi sezon, chyba nawet te mlekowy z mleka nam dadzą taki przychód, by po prostu to wykupić. Bo nierzawca powiedział, jeśli sprawdzimy się pod względem rodzaju, wiadomo, nie patrząc pod względem pogody, tak? Znaczy patrząc się pod względem pogody, no to wtedy będziemy dopiero wiedzieli, czy to jest, czy to ma sens, czy on nam nie zabierze do dzierżawy, ale w 97% ta dzierżawa zostanie w naszych rękach, tak? Jestem zadowolony. Potrzebowałem z jednej strony takiej łąki, ponieważ jeśli to się ogląda, tak, czerwiec, lipiec, sierpień to były okresy, które dawały siebie swe znaki właśnie odnośnie pogody, czyli chodzi mi o temperatury, czyli to tak naprawdę chodzi mi o wspomnianą suszę, która wystąpiła. No wniosek do gminy muszę chyba sobie złożyć odnośnie, aha, ale zajebiście przewróciłem. Zajebiście, padzik mi nie zadziałał. No zajebiście. Zajebiście. Dosłownie zajebiście, ale dobra. Nic się nie dzieje, po prostu rozdzielacz nie opuści, tak? A uważaj. Ważne, żeby się w miarę pasować. Jak wspomniałem, dzierżawca będzie chciał to prawdopodobnie później się pewnie sprzedać, przepraszam, nie wykupić, tylko sprzedać ten kawałek tej łąki. No i to jest koszt 64 tysięcy. Teoretycznie to jest dość duży pułap pieniężny, ale nie, myślę, że nie jestem w stanie w bliższym bądź dalszym czasie to ogarnąć, żeby po prostu te pieniądze były. Myślę, że tak będzie. Będę zadowolony, jeśli tak się jest, to trzeba spełnić. Dobra, nie będę przedłużał. Dzisiejszym odcinku było to na tyle. Jeśli tak już nie ma się podobać, to proszę w górę komentarzy, linki i zadowolenie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.